Cześć, witam Cię w podcaście Kroniki Migrantki. Ja jestem Martyna, jestem autorką tego podcastu oraz bloga migrantka.com. W tym podcaście zajmujemy się tematami związanymi z emigracją i życiem w Niemczech. Do tego odcinka mojego podcastu zaprosiłam Asię Kołak, psycholożkę i wykładowczynię w Instytucie Edukacji na Uniwersytecie UCL w Londynie. Asia specjalizuje się w rozwoju językowym dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci dwu- i wielojęzycznych. Dodatkowo prowadzi badania nad wpływem mediów na dzieci oraz nad sposobami zwiększenia ich potencjału edukacyjnego. Oprócz swojej pracy naukowej, Asia prowadzi również działalność wspierającą rodziny wielojęzyczne poprzez konsultacje, webinary, szkolenia, skierowane do rodziców, nauczycieli i innych specjalistów, takich jak na przykład logopedzi. W naszej rozmowie poruszymy tematy związane z wyzwaniami rodzin wychowujących dzieci dwu- lub wielojęzycznie oraz omówimy najważniejsze strategie wspierania tego procesu. Zajmiemy się też najczęściej popełnianymi błędami, mitami dotyczącymi dwu- i wielojęzyczności, a także narzędziami, które mogą pomóc rodzicom wspierać naukę drugiego języka u swoich dzieci. Jeżeli interesują Cię tematy związane z emigracją i życiem w Niemczech, to zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego podcastu w swojej aplikacji podcastowej oraz oceny mojego podcastu. To pomoże dotrzeć mi do innych osób, które również szukają informacji w tym zakresie. Zachęcam Cię również do odwiedzenia moich mediów społecznościowych. Wszędzie znajdziesz mnie pod pseudonimem Migrantka. Tam znajdziesz również dużo ciekawostek dotyczących emigracji i życia w Niemczech. A teraz zapraszam Cię na rozmowę z Asią Kołak. Miłego słuchania. Jesteś autorką e-booka Rozwój w dwóch językach, w którym odpowiadasz na 50 najczęściej zadawanych pytań dotyczących dwujęzyczności. I ja wiem, że tu 50 jest dużo, ale dosyć nie dość, że napisałaś e-booka dla rodziców, to jeszcze prowadzisz też konsultacje indywidualne, więc chciałabym się zapytać, jakie są takie, nie wiem, 3-4 najczęstsze pytania dotyczące rozwoju dzieci dwujęzycznych. Więc zdecydowanie najczęstszym pytaniem jest to, jak wspomóc dziecko, które nie chce odpowiadać rodzicowi, nie chce w ogóle rozmawiać, mówić, używać swojego języka mniejszości, czyli tego języka, którego na przykład używa się w rodzinie i dziecko wybiera język otoczenia zamiast tego języka rodzinnego, zwłaszcza jeśli rodzina mieszka na emigracji. Więc to jest zdecydowanie najczęstsza bolączka, zwłaszcza jak dziecko zaczęło już chodzić do przedszkola albo do szkoły i z tym językiem większości, z językiem otoczenia spotyka się dużo częściej, dużo bardziej intensywnie i od większej liczby osób w porównaniu do tego języka mniejszości, więc rodzice szukają jakichś sposobów na to, jak zachęcić dziecko do używania ich języka albo ich języków, bo czasami jest ich więcej. Kolejna taka kwestia, z którą trafia do mnie wiele rodzin na konsultacje, to jest to, kiedy, jak dzieci zaczynają uczyć się wielu języków, to znaczy kiedy jest ten najwcześniejszy moment, żeby zacząć otaczać je językami? Czy na przykład jakiś moment nie jest za wcześnie, albo czy tych języków nie jest za dużo? Czyli jakby takie wskazówki techniczne, powiedziałabym, na to, jak w ogóle zacząć dwujęzyczność albo wielojęzyczność. Jeśli chodzi o konsultacje, to mam bardzo często rodziny wielojęzyczne, to znaczy mama mówi w jednym języku, tata w drugim, albo drugi rodzic mówi w drugim, między sobą na przykład mówią w trzecim, a w otoczeniu jest czwarty język. I jak to w ogóle rozegrać? Czy dziecko jest w stanie się nauczyć tylu języków? Jak mu nie zaszkodzić? To takie najczęstsze też kwestie, z którymi rodzice nie wiedzą, jak sobie poradzić. Dobra, no to teraz może przejdziemy do odpowiedzi na te pytania. Co wtedy zrobić, jeżeli dziecko... Ja znam takie przypadki, że moja koleżanka ma córkę, do której mówi po polsku. Ta córka wszystko rozumie, bo jakby wykonuje te komunikaty, które słyszy, ale odpowiada zawsze po niemiecku, nie odpowiada po polsku. Mm-hmm. Co wtedy robić? No więc tutaj powiedziałabym, jak zwykle w psychologii mówimy, że to zależy i to bardzo zależy od każdej rodziny i dziecka i sytuacji, bo ciężko opracować takie wskazówki uniwersalne dla każdego, dlatego na przykład w moim e-booku czy na konsultacjach podaje mnóstwo różnych rozwiązań i później rodzice mogą sobie z tego wybierać. Nie zdążymy tu pewnie przejść przez wszystkie, ale generalnie taką kluczową sprawą jest to, żeby otaczać dziecko tym językiem rodzica czy językiem mniejszości intensywnie w różnych kontekstach i w taki sposób, który będzie się pozytywnie dziecku kojarzył, to znaczy będzie wywoływał pozytywne emocje. Ja wiem, że to brzmi jak takie właśnie teoretyzowanie, że okej, dobra, pozytywne emocje, tutaj coś, ale to tak naprawdę jest kluczowa sprawa, żeby dziecko po prostu kojarzyło ten język dobrze i
chciało go używać, to znaczy miało z tego przyjemność i używało tego języka nie tylko w takich kwestiach jak posprzątaj pokój, czy co było w szkole, takich jakby rozmowach, powiedziałabym, typowych o logistyce codziennego życia, tylko też, żeby słyszało ten język właśnie w zabawach, w wygłupach. Nawet jeśli to nie są jakieś super edukacyjne, ustrukturyzowane zabawy gdzieś tam z fiszkami czy innymi kartami pracy, bo to nie o takie rzeczy mi chodzi, ale w takim po prostu codziennym, ciepłym, pełnym miłości i dobrych uczuć życiu, w którym dziecko i rodzic, czy też inne dzieci bawi się w różne zabawy, takie, które sprawiają mu radochę i które też samo wybiera i po prostu robi fajne rzeczy w tym języku, ciekawe, które no, jakby do których się przyzwyczaja, to znaczy jakieś konteksty użycia języka, na przykład specyficzne zabawy czy gry, w które się najczęściej rodzic z dzieckiem bawi w tym konkretnym języku, które dziecko potem po prostu kojarzy z tym językiem. Czyli jak najwięcej pozytywnych skojarzeń z językiem. To tutaj mi się od razu pojawia pytanie, które też będzie nawiązaniem do drugiego pytania najczęstszego, które wymieniłaś. Czyli kiedy rodzic może zacząć się martwić, czy powinien się w ogóle martwić, w jakim wieku dziecka, jeżeli dziecko faktycznie, nie wiem, ma 6 lat i w ogóle nie mówi tym językiem mniejszościowym, naszym językiem ojczystym? Czy jest taki wiek dziecka, w którym powinniśmy coś właśnie przedsięwziąć, może właśnie się skonsultować ze specjalistą, co wtedy robić? No i to nawiązuje do tego, co mówiłaś, kiedy jest najwcześniej, za wcześnie, a kiedy można wprowadzać kolejne języki do rozwoju dziecka. Okej, to jeśli chodzi o to, kiedy można zacząć się jakoś martwić, czy może nawet nie martwić, tylko po prostu kiedy coś, przedsięwziąć jakieś kroki, żeby coś zaradzić, to ja powiem tak, ogólnie na rozwój, jakby na normy językowe u dzieci dwujęzycznych, wielojęzycznych patrzymy jakby na podstawie całego ich repertuaru językowego, czyli oceniamy, czy dziecko dobrze rozwija się językowo, patrząc na to, jak się rozwija we wszystkich językach i jakby sumujemy jego umiejętności między językami. Czyli jeśli dziecko ogólnie między wszystkimi językami ma szeroki zasób słownictwa, czyli na przykład w wieku 2 lat jest to minimum 50 słów w różnych językach, i w wieku 2 lat, czyli w okolicy drugich urodzin, na przykład dziecko zaczyna składać dwusłowne wypowiedzi składające się z dwóch wyrazów co najmniej. I jeśli robi to w przynajmniej jednym języku, to jakby zakładamy, że ten rozwój przebiega pomyślnie. Czyli zawsze patrzymy na to właśnie pod kątem wszystkich języków. Na przykład jeśli dziecko jest starsze, ma 4 lata, 5 lat czy 6 i mówi w miarę płynnie w przynajmniej jednym języku, tak, że osoby spoza najbliższego otoczenia je rozumieją, także jest w stanie nie tylko zrozumieć, co się do niego mówi, ale też właśnie skomunikować swoje potrzeby i wypowiedzieć się szerzej, a na przykład w drugim języku nie, to zakładamy, że ogólnie rozwój językowy jest w porządku, to znaczy nie ma co się martwić o taki ogólny rozwój językowy, ale może tak być po prostu, że w jednym języku brakuje dziecku na przykład motywacji, żeby mówić, no albo brakuje mu po prostu kontaktu z tym językiem, tak? Czyli na przykład kontaktu jest za mało, albo jest on za mało zróżnicowany, za mało bogaty, na przykład ogranicza się do jednej osoby, jednego miejsca i jednej godziny tygodniowo. Albo tak jak właśnie wspominałam wcześniej, dziecko po prostu no, nie jest zmotywowane, nie jest przywiązane do tego języka na tyle, żeby chcieć go używać i wybiera ten język drugi. Czyli jeśli chodzi o takie ogólne pytanie, czy z moim dzieckiem jest wszystko okej, jeśli mówi płynnie w jednym języku i wszystko rozumie, ale w drugim nie, to powiedziałabym językowo tak. I jakby nie trzeba tego dziecka prowadzić do specjalisty, żeby jakoś je diagnozował pod kątem tego słabszego języka. Chyba, że te problemy pojawiają się w języku, z którym dziecko ma najwięcej kontaktu, na przykład w języku szkolnym. To znaczy dziecko już kilka lat jest w szkole, tak, ma bogaty, intensywny, częsty kontakt z językiem szkoły i spodziewamy się, że w tym języku, jako że tego języka jest więcej niż języka domowego, dziecko już powinno robić pewne postępy, ale ich nie robi, a do tego też język domowy troszeczkę kuleje. To znaczy jakby nie ma takiego języka, w którym dziecko jest w stanie się wypowiedzieć. Nie ma tego silniejszego języka i w obydwu jakby to, co obserwujemy u dziecka, jest poniżej oczekiwań, poniżej norm dla danego języka, to wtedy można faktycznie zasięgnąć jakiejś pomocy. Natomiast no, bardzo często jest tak, że dziecko właśnie jeden język, często ten język otoczenia rozwija płynnie, a ten język domowy gdzieś tam jest troszeczkę w tyle. I powiedziałabym, że to jest, no jest to normalne, zwłaszcza jeśli w tym języku domowym dziecko ma mniej kontaktu z językiem. Po prostu wtedy możemy ten kontakt spróbować trochę zwiększyć, to znaczy
pomyśleć, czy są jakieś inne osoby w naszym otoczeniu, z którymi dziecko mogłoby też na przykład przebywać w tym języku, czyli inni dorośli na jakieś zajęcia dodatkowe albo inne dzieci po prostu na placu zabaw, żeby poszerzyć jakoś nasz krąg znajomych w tym języku, jeśli jest taka możliwość w ogóle, albo po prostu zwiększyć ilość interakcji w tym języku przez właśnie jakieś dodatkowe książeczki. Książeczki są super źródłem języka, przez na przykład media, jeśli dziecko już jest trochę starsze, powyżej drugiego roku życia, czyli jakieś ciekawe, wartościowe bajki czy gry, ale też gry takie niemediowe, to znaczy jakieś planszówki, jakieś inne ciekawe gry dostosowane do wieku. No i takie zabawy tematyczne, to znaczy na przykład bierzemy misie i lalki i bawimy się w sklep, w stację benzynową, w lekarza, w lotnisko, we wszystkie takie możliwe, jakby wprowadzamy te zabawy w takich kontekstach, w których dziecko jakby z większym prawdopodobieństwem usłyszy swój język otoczenia niż swój język mniejszości na co dzień. A to drugie pytanie, kiedy najwcześniej można wprowadzać kolejne języki do rozwoju dziecka? No bo jeżeli mówimy tutaj o rodzinach migracyjnych, czy tam właśnie łączonych językach, jeżeli chodzi o rodziców, no to wiadomo, że ten język jest wprowadzany od początku, nie? Jeżeli rodzice mówią w dwóch różnych językach. A jeżeli ktoś stawia na taką dwujęzyczność zamierzoną, to kiedy najwcześniej można wprowadzać kolejny język? Jeśli mowa o dwujęzyczności zamierzonej, to ja zawsze staram się opierać w tym, co mówię, w jakichś zaleceniach, czy wskazówkach, czy podpowiedziach na badaniach. No i też, wiadomo, w praktyce z rodzinami, ale niestety tych badań na temat dwujęzyczności zamierzonej praktycznie wcale nie mamy. Nie mamy takich szeroko zakrojonych, systematycznych badań. W tym momencie moja koleżanka z UW, Magda Uniewska, zaczyna prowadzić takie badania i za parę lat, niestety tyle to trwa w nauce, ale za parę lat dowiemy się trochę więcej o tym. Natomiast nie jestem w stanie podać takich wskazówek dokładnych, właśnie opartych gdzieś na jakichś dowodach. I powiedziałabym, że to, czym można się kierować przy decyzji, czy włączać taki język, który ani nie występuje w rodzinie, ani w otoczeniu, tylko jest dodatkowym językiem, czyli taka dwujęzyczność w cudzysłowie sztuczna w porównaniu do tej naturalnej, gdzie jesteśmy naturalnie otoczeni językiem, to powiedziałabym, że rodzic może się zastanowić nad tym, czy ma czas, zasoby i możliwości do wprowadzania tego języka, to znaczy, czy wprowadzenie tego języka jest w ogóle jakby możliwe w trochę bardziej intensywnej formie i czy ten język będzie dobry jakościowo, to znaczy, czy on będzie, powiedzmy, prawie tak dobry jak inne języki, którymi dziecko jest naturalnie otoczone. Bo jakby całe clue rozwoju językowego ze strony rodzica jest w tym, że rodzic jest w stanie podsunąć dziecku taki bardzo dobry, jakościowo bogaty język, to znaczy jest w nim bogate słownictwo, są różne struktury gramatyczne i czasami jest tak, że w naszym drugim języku albo trzecim, to znaczy w języku, który mało znamy, możemy nie mieć na tyle bogatego słownictwa i w ogóle tak bogatego języka pod kątem gramatyki, zróżnicowania słów i tak dalej. I w tym momencie, jeśli chcemy zacząć dziecko otaczać takim językiem, który nie jest na tyle bogaty, co nasz język pierwszy na przykład, to no nie jesteśmy w stanie zapewnić tak bogatego, zróżnicowanego środowiska językowego dziecku, co też przekłada się, generalnie jakby środowisko językowe przekłada się potem też na taki szerzej pojęty rozwój, czyli rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny, więc zastanawiałam się tutaj, czy faktycznie ten język jest na tyle dobry, że warto go wprowadzać. No i konsekwentnie, nie? Czy ktoś chce faktycznie, bo to nie jest tak, że wprowadzi się język dodatkowy tylko we wtorki po południu, tylko jednak trzeba to zrobić na 100%. I czy ktoś faktycznie jest na tyle zaangażowany, żeby wprowadzić ten dodatkowy język, nie? Tak. Tu bym tylko dodała takie sprostowanie, że na 100% nie oznacza, że trzeba się zawsze przełączyć tak kompletnie ten język, ale faktycznie, tak jak mówisz, żeby to było regularne, bo jeśli nie będzie tej regularności, to i ten język będzie sporadycznie serwowany, no to też być może nie jest jakby złe samo w sobie, być może nie zaszkodzi temu konkretnemu językowi, ale zawsze w przypadku dziecka dwujęzycznego i wielojęzycznego trzeba też myśleć o tym, że ten dodatkowy język
zabiera jakąś część czasu, która jest już przeznaczona na te inne języki, które być może są ważniejsze, więc tu też wchodzi takie priorytetyzowanie, które języki są dla nas jako rodziny najważniejsze. No, powiedziałabym, że zazwyczaj jest tak, że to są te języki rodziców, prawda? I warto też mieć na uwadze, że doba jest krótka, doba dziecka jest jeszcze krótsza niż rodzica, bo dziecko długo śpi w ciągu doby, więc tych godzin zostaje mało, w zależności od wieku to jest między, no nie wiem, 8 a gdzieś tam 10-12 godzin i trzeba tak przemyślanie do tego podejść, wiedząc, że te godziny dziecka, które ono ma, będą podzielone na te wszystkie języki, czyli dziecko w każdym języku będzie miało bardzo ograniczony czas, a jeśli dodajemy kolejny język, to on zabiera nam właśnie te godziny, które już są przeznaczone na inne języki. Zaraz sobie porozmawiamy właśnie o wielojęzyczności, o której już wspomniałaś, bo to jest temat, który mnie bardzo fascynuje też tutaj mieszkając w Berlinie, w Niemczech, mam z takimi rodzinami do czynienia. Ale chciałabym jeszcze, żebyś może powiedziała coś o mitach, z którymi się spotykasz dotyczących właśnie dwujęzyczności czy wielojęzyczności. Czyli to są te pytania, które rodzice zadają, które właśnie wywodzą się z tych jakichś mitów, które są powielane w mediach czasami albo przez innych rodziców dzieci dwujęzycznych. Taki klasyczny mit, który już od dekad gdzieś tam pokutuje w społeczeństwie i on się wywodzi od bardzo, bardzo starych, źle przeprowadzonych, teraz już wiemy, że były źle przeprowadzone badań. To jest to, że dzieci dwujęzyczne i wielojęzyczne mają jakby z góry opóźnienie w rozwoju mowy. To znaczy, że radzą sobie słabiej językowo, a później zaczynają mówić niż dzieci jednojęzyczne. Ja trochę rozumiem, skąd ten mit się może brać. To znaczy, on się może brać z tego, że jeśli patrzymy na każdy język z osobna u dziecka dwujęzycznego albo wielojęzycznego, to w tym konkretnym języku dziecko bardzo często będzie miało mniejszy zasób słownictwa czy mniejsze umiejętności językowe w porównaniu do dziecka jednojęzycznego, które całą swoją dobę przeznacza na ten tylko jeden język. I to jest totalnie normalne. To jest jakby specyfika rozwoju dwu- i wielojęzycznego. Tym się nie przejmujemy, bo to jest naturalne. Natomiast jak patrzymy na wszystkie umiejętności dziecka, tak jak wspominałam wcześniej, między wszystkimi językami, to u dzieci typowo rozwijających się dwujęzycznych i wielojęzycznych te umiejętności zsumowane między językami zazwyczaj będą podobne co u dzieci jednojęzycznych. Ale jeśli ktoś o tym nie wie, że w ten sposób powinniśmy patrzeć na dziecko dwujęzyczne i wielojęzyczne, to może założyć, że no tak, tutaj Basia ma opóźniony rozwój językowy w języku polskim, bo w tym języku konkretnym ma mniejszy zasób słownictwa, rozwija się wolniej niż dzieci jednojęzyczne polskie, ale tak właśnie na rozwój dzieci dwujęzycznych nie powinniśmy patrzeć, bo to stawia zawsze dzieci dwujęzyczne właśnie w jakby gorszym położeniu, więc myślę, że stąd ten mit się może brać. Natomiast wiemy z badań, że tak nie jest, to znaczy, że jak patrzymy na wszystkie umiejętności dziecka zsumowane między językami, to dzieci dwujęzyczne, jeśli rozwijają się typowo, jeśli nie mają jakiegoś niezależnego od dwujęzyczności ogólnego opóźnienia rozwojowego albo językowego, bo takie opóźnienia są niezależne od dwujęzyczności, to te dzieci będą zazwyczaj na tym samym poziomie co dzieci jednojęzyczne w rozwoju mowy. I teraz ten mit jest problematyczny z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że dziecko dwujęzyczne, które ma prawo jakby mieć różne opóźnienia językowe, rozwojowe, niezależnie od dwujęzyczności, one się mogą pojawić u dzieci jednojęzycznych i dwujęzycznych, może nie być zdiagnozowane, może nie dostać potrzebnej pomocy, bo ktoś na przykład spojrzy na nie i powie, no tak, ale dzieci dwujęzyczne to się rozwijają później językowo, więc tutaj możemy poczekać, ono jeszcze ma czas. I często widzę takie komentarze na forach dla rodziców, jak ktoś mówi, słuchajcie, moje dziecko dwujęzyczne ma 4 lata i jeszcze nie mówi i co byście zrobili? Czy to już jest czas, żeby się z kimś kontaktować? I często pojawiają się odpowiedzi, no tak, ale ma 2 języki, więc to normalne, że ma opóźnienie językowe. Kiedy to nie jest normalne, bo no wiemy, że jak dziecko 3 czy 4-letnie w ogóle prawie nie mówi, to zdecydowanie trzeba interweniować i sprawdzić, o co chodzi, więc to prowadzi do takiego właśnie często niewykrycia tych faktycznych problemów u dzieci, które mogą wystąpić, a z drugiej strony jest też tak, że no właśnie, jak ktoś nie wie, że to jest mit, to spojrzy na typowo rozwijające się dziecko dwujęzyczne,
które co prawda ma trochę mniejszy zasób słownictwa w obu swoich językach w porównaniu do dzieci jednojęzycznych, ale ogólnie funkcjonuje ok i powie, no nie, to tak nie może być, to dziecko ma tutaj opóźnienie językowe w języku niemieckim, proszę zaprzestać dwujęzyczności. Tak niestety czasami się wciąż zdarza u osób diagnozujących dzieci, czy u lekarzy, którzy prowadzą... Ale myślę, że też rodzice sami się boją, nie? Jak widzą, że dziecko w jakimś języku gdzieś tam wolniej, tutaj tak. Robię cudzysłów w powietrzu, się rozwija, no to wtedy rodzice się po prostu boją i na przykład zmniejszają ten na przykład język ojczysty, nie? I skupiają się tylko na tym niemieckim, żeby dziecko sobie poradziło w szkole. Jeśli mogłabym tylko dodać coś właśnie do tego, co mówiłaś przed chwilą, bo to jest bardzo ważne, że rodzice często się boją, jeszcze ktoś im poradzi, żeby rezygnowali ze swojego języka i wtedy to robią i przełączają się z dzieckiem na ten język otoczenia i chcą wychowywać dziecko jednojęzycznie. Więc chciałabym tylko powiedzieć na uspokojenie dla rodziców, że tego się nie zaleca, no dlatego, że wiemy, że właśnie ten taki silny, mocny, dobry jakościowo język domowy, czyli ten najlepszy język, który rodzic jest w stanie dziecku dać, może tak naprawdę dziecku dużo bardziej pomóc, może je dużo bardziej podciągnąć językowo, co może mieć też przełożenie na drugi język dziecka. Natomiast jeśli rodzic zrezygnuje z tego języka i przełączy się na język szkoły, to często kończy się tak, że po prostu no, nie jest w stanie przekazać dziecku tak dobrego jakościowo języka w tym języku. A poza tym po prostu to ma też... Jest to bardzo ciężkie pod takim względem emocjonalnym często, że rodzic, który chciałby rozmawiać z dzieckiem w swoim takim języku, który jest mu najbliższy, jest tego pozbawiony, więc tutaj cierpi i rodzic, i dziecko na wielu różnych poziomach. I jaki byś powiedziała kolejny mit? Kolejny mit jest taki, że dziecko, które słyszy dwa języki od jednej osoby, będzie w jakiś sposób mieszało te języki albo się tych języków nie nauczy, że po prostu zawsze powinno być tak, że jedna osoba mówi do dziecka tylko w jednym języku. A to też o tym słyszałam, że jak dziecko usłyszy na przykład, że ja mówię, dajmy na to, do niego po polsku, ale z moim partnerem mówię po niemiecku, to jak usłyszy, że ja znam ten niemiecki, to już koniec, to już nie będzie chciało używać polskiego. To jest jedna sprawa, że czasami faktycznie tak jest, że jak dziecko wie, że rodzic mówi też w języku otoczenia, to łatwiej jest mu po prostu z rodzicem przełączać się na ten język, bo to jest język, który słyszy w szkole na co dzień od kolegów i koleżanek i zwłaszcza jak wraca ze szkoły, to po prostu przenosi ten język do domu. To jest jedna kwestia, ale jeśli chodzi o to, czy takie mówienie do dziecka w dwóch językach przez jedną osobę może jakoś tam mieszać w głowie dziecka, to nie mamy na to dowodów na szczęście, bo często myśli się, że dziecko, tutaj mówię głównie o takich młodszych dzieciach, bo to ten mit właśnie często gdzieś tam pokutuje o tych takich roczniakach, dwulatkach, że co jak takie małe dziecko słyszy te języki, to dziecko jeszcze ich tak naprawdę nie zna, a słyszy dwa języki od jednej osoby i może myśli, że to jest jeden język. Więc często myśli się, że dzieci jakby rozpoznają języki tylko na podstawie takiej, że przywiązują jakby jeden język do, konkretny język do konkretnej osoby, a to jest tak, że dziecko uczy się rozróżniać języki nie tylko na podstawie tej wskazówki właśnie kto mówi w jakim języku, tylko też na podstawie tego, że te języki się różnią swoją melodią, akcentem, różnią się repertuarem dźwięków w tych językach, na przykład jak myślimy o polskim i niemieckim, to ta melodia języka jest trochę inna, dźwięki w języku też są trochę inne, bardzo dużo tych dźwięków się pokrywa, ale jak się dziecko osłuchuje z dwoma językami, to po jakimś czasie, po przedłużonym kontakcie właśnie z tymi dwoma językami, dziecko w naturalny sposób zaczyna odróżniać, że to jest inny rejestr i to jest też inny rejestr, nawet jeśli tymi dwoma językami mówi jedna osoba. Czyli powiedzmy, jeśli na przykład mama mówi do dziecka głównie po polsku, to jest jej język, ale czasami jak cała rodzina jest razem, jest mama, która mówi po polsku i tata, który mówi po niemiecku, to mama czasami też się na ten niemiecki przełącza, bo jest na przykład jakaś rozmowa, która obejmuje wszystkich, tata nie zna polskiego, więc po prostu mama, która zna niemiecki, przełącza się na ten język, to dziecko jest w stanie wychwycić, że coś tutaj się zadziało, jest inna melodia, są inne dźwięki i po prostu w naturalny sposób uczy się, że to jest inny język, nawet jeśli pochodzi od tej samej osoby. Ale to jest właśnie ciekawe to, o czym powiedziałaś, bo to o to chciałam dopytać szczególnie. Jak wygląda komunikacja w rodzinie, w domu, jeżeli rodzice mają dwa inne języki,
języki ojczyste, plus między sobą się komunikują jeszcze innym językiem. Czyli ja mówię po polsku, dajmy na to, że mój partner mówi po turecku, między sobą mówimy po niemiecku, no i dziecko chcemy wychować w trzech językach, nie? Ja chcę, żeby znało polski, tata chce, żeby znało turecki, no i niemiecki jest dosyć, że tym językiem otoczenia, to jeszcze tym naszym wspólnym. I tak jak ja sobie mogę to wyobrazić, że ja komunikuję się z dzieckiem po polsku, tata się komunikuje po turecku, ale są przecież bardzo często sytuacje, gdy jesteśmy razem. I wtedy ja sobie myślę, że kurczę, moje dziecko rozmawia z partnerem po turecku, ja nic nie rozumiem, nie wiem o co chodzi, albo że ja będę z dzieckiem sama i dziecko będzie do mnie mówiło w tym języku, którego ja nie znam znowu, nie? I jak wygląda ta komunikacja w praktyce? To fascynuje. W praktyce tak, to jest bardzo fascynujące i to też... Ten fakt, że tyle dzieci wychowuje się właśnie w takim układzie, że rodzice mówią w różnych językach, czasami jeden z rodziców zna język drugiego rodzica, czasami jest tam też trzeci język, czyli koniec końców często jest tak, że jedna osoba używa więcej niż jednego języka i dzieci uczą się tych języków, to jest jeden z dowodów właśnie na to, że to nie wprowadza dziecka w jakieś skonfundowanie, kiedy jedna osoba używa więcej niż jednego języka. Ale wracając do twojego pytania, to... jakby tutaj też nie mamy jednej takiej najlepszej strategii i u każdego sprawdzi się coś innego, w zależności od tego właśnie, w jaki sposób najlepiej coś im wychodzi w rodzinie. I niektóre rodziny decydują się, że jedna osoba będzie się zawsze trzymała tylko jednego języka, mówiąc do dziecka, a między sobą rodzicem będą mówili w jakimś tam trzecim języku, ale nie będą się w tym języku zwracali do dziecka. Czyli będzie jeden język między rodzicami i każdy zawsze w 100% mówi do dziecka tylko w swoim języku. I to jest taka dosyć ograniczająca metoda, bo tak jak powiedziałaś, będzie często taka sytuacja, że rodzic coś powie do dziecka, a drugi rodzic nie będzie rozumiał. No i wtedy właśnie. Albo ten rodzic pierwszy tłumaczy to, co powiedział na ten drugi język, albo po pewnym czasie też rodzice trochę naturalnie zaczynają się uczyć ze słuchu tych swoich języków nawzajem, nawet jeśli nie potrafią się w nich komunikować, to zaczynają bardziej rozumieć. Tak, i u niektórych rodzin faktycznie, mimo tego, że to jest taka sztywna dosyć metoda i trudna, to u niektórych rodzin to się świetnie sprawdza i te rodziny, które na przykład przychodzą do mnie na konsultacje i opowiadają o tym, że używają takiej metody od bardzo dawna, mówią, że to im pomaga w takim właśnie ustrukturyzowaniu, że motywuje ich to właśnie do tego, żeby nie zapominać o używaniu swojego języka, bo już się przyzwyczaili do tego, żeby mówić z dzieckiem w tym swoim języku tylko i przez to też zmniejszają liczbę takich okazji, żeby przełączać się na język otoczenia, że po prostu dbają bardzo mocno o to, żeby ten język mniejszości podtrzymywać, ale jest też wiele rodzin, które próbują takiej metody i u nich się to nie sprawdza, bo jest to dla nich zbyt ciężkie, nie za bardzo dobrze to działa, jakby powoduje więcej stresu niż korzyści i wtedy radzę po prostu, żeby każdy spróbował dopasować taką metodę do siebie, która w tej konkretnej rodzinie się będzie sprawdzała. Jeśli bardziej sprawdza się to, że kiedy cała rodzina jest razem, to przełączamy się na jakiś wspólny język, na przykład ten język komunikacji między rodzicami, którym często jest angielski w wielu różnych rodzinach, to po prostu, no, jeśli to lepiej działa, to warto za tym iść. I oczywiście w takiej sytuacji, kiedy rodzic zrezygnuje z tej metody jedna osoba, jeden język i będzie się trzymał takiej bardziej elastycznej metody, że przełączamy się na dany język w zależności od sytuacji i kontekstu, to automatycznie zmniejszy nam ilość czasu z tym językiem mniejszości, oczywiście, czyli dziecko będzie ten język słyszało mniej. No właśnie, bo mówiłaś o tym ograniczonym czasie w ciągu dnia dziecka, dokładnie, nie? Tak, ale jeśli to jest świadoma decyzja, bo po prostu w przeciwnym razie ta metoda no, nie wychodzi, nie za bardzo. Rodzina się w niej nie czuje komfortowo i wolą robić coś innego, co przynosi im więcej radości. No to jakby myślę, że ta komunikacja i relacja i komfort jest tutaj trochę ważniejsza niż jakieś takie sztywne cele związane z dwujęzycznością. I to trzeba sobie w każdej rodzinie indywidualnie wyważyć, że z jednej strony no jest faktycznie, jest ta korzyść z otaczania dziecka jak najczęściej, jak najintensywniej językiem, ale jeśli to przynosi stres i brak komfortu i psuje jeszcze w jakiś sposób relacje, bo jest więcej tego napięcia i stresu niż komunikacji, no to zawsze można trochę to wyważyć i po prostu elastycznie się dopasować. Ale też po jakimś czasie można próbować wrócić do swojej poprzedniej strategii. I to nie jest tak, że jak raz już coś wybierzemy, jakiś sposób, to trzeba się go trzymać.
w wielu rodzinach powiedziałabym, że panują takie właśnie luźne strategie, to znaczy trochę próbujemy tak, ale trochę inaczej, a jak przyjadą goście, to jeszcze inaczej, przełączamy się na język gości wtedy, a są takie dni, kiedy bardziej nam pasuje, że każdy mówi do dziecka w swoim języku, bo na przykład, no nie wiem, robimy z dzieckiem jakieś rzeczy, w które ten drugi rodzic nie jest zaangażowany i łatwiej przychodzi ta metoda. Więc powiedziałabym tutaj, żeby się nie stresować, bo często też czytam na forach, tutaj wychodzi na to, że śledzę dużo fur. Siedzisz na forach cały czas. Siedzę na forach cały czas, ale to jest bardzo też ważne dla mnie źródło informacji o tym właśnie, jakie problemy mają rodziny dwujęzyczne albo wyzwania, bo no, nigdy nie chcę, żeby moje myślenie albo moje badania były odrealnione od tego, co się dzieje w rzeczywistości. Więc, no i często też oczywiście odpowiadam, jeśli jestem w stanie na coś odpowiedzieć na takich forach, ale często widzę takie właśnie komentarze i opinie, że tylko ta metoda jedna osoba, jeden język może być skuteczna i nic więcej. I to jest właśnie w sumie też jeden z takich mitów. No i chciałam właśnie powiedzieć, że tak wcale nie musi być i że żeby próbować elastycznie, co się sprawdzi u kogoś w danej rodzinie. Bo wydaje mi się, że budowanie relacji dziecko-mama, dziecko-drugi rodzic, to jest jedna rzecz, a budowanie relacji dziecko-rodzice całość, to jeszcze coś innego. I myślę, że tutaj jest, dla mnie by było bardzo trudne, że gdzieś to dziecko podchodząc do rodziców musi wybrać, czy zwraca się do mamy w jej języku, czy do taty w jego języku, nie? I to jest takie, no bardzo takie, nie wiem, czy martwiące, czy takie do wypracowania tymi metodami, o których mówiłaś, a jak sama mówisz, że tych metod jest bardzo, bardzo dużo i każda rodzina może mieć inną metodę i nie ma złej ani dobrej. Ale powiedz mi, bo to wszystko, co powiedziałaś, brzmi jakby trzeba mieć dobry plan na to, jakby logistycznie to ująć, żeby wszystkie języki, które chcemy, żeby dziecko znało, czy po prostu komunikowało się w tych językach, żeby było zaopiekowane, żeby nie było tak, że na przykład z mamą dziecko jest cały dzień i mówi cały dzień po polsku i gdzieś tam tata też by chciał, żeby komunikować się z dzieckiem po turecku, no ale wiadomo, że dziecku brakuje tych słów po turecku, dlatego że większość czasu spędza z mamą, która mówi po polsku, nie? I jak wtedy to logistycznie ogarnąć taki dom wielojęzyczny, nie? No tak, jest to wielkie wyzwanie i często rodzice próbują już planować tą logistykę przed narodzinami dziecka. Mam na konsultacjach wiele par, które są w ciąży i przychodzą i myślę, że to jest fajne, bo jak już dziecko się urodzi, to jest dużo mniej czasu na takie właśnie czytanie, myślenie, zastanawianie się, rozmawianie ze sobą i jakieś dywagacje właśnie o tym, a jak my powinniśmy podejść do tego wychowania dwujęzycznego, więc fajnie się zainteresować wcześniej, ale też zawsze podkreślam właśnie tym rodzinom na konsultacjach, bo przechodzimy przez różne scenariusze, ja mówię też jak jest u innych osób, co wiemy z badań i podaję im to do przemyślenia, ale zawsze im mówię, że życie to zrewiduje i wy zobaczycie, czy ta strategia, którą na przykład macie w głowie teraz, faktycznie za 2 lata albo 3, albo już za rok, czy okaże się wam pasować i być dla was naturalna, bo to też o to chodzi, żeby to wszystko było naturalne. Komunikacja i język to jest coś, co naturalnie ma nam służyć do budowania relacji i do rozwoju, jeśli mówimy o dziecku. I to jest niesamowicie ważne narzędzie. Jeśli to będzie narzędzie, to znaczy jeśli język i komunikacja będą źródłami stresu, a nie właśnie komfortu, relacji i miłości. Tutaj tak się odwołuję do takich wyższych wartości, ale serio, tak w sumie no, używamy do tego też języka, żeby budować relacje z dzieckiem. To, no to coś wtedy jest nie tak, jeśli używanie języka nas stresuje, prawda? Więc bardzo zawsze podkreślam, żeby zobaczyć potem, jak to jest i czy ten plan warto zrewidować i nie stresować się zupełnie, żeby go elastycznie dopasowywać do sytuacji. Więc tak, można sobie, nie wiem, nawet jakąś formułkę w Excelu opracować i próbować to wyliczyć gdzieś tam matematycznie, jak to powinno być, a tak naprawdę życie pokaże. Z jednej strony właśnie pokaże życie ze strony rodziców, czy rodzicom to wszystko odpowiada, a z drugiej strony, co dziecko ma na ten temat do powiedzenia, bo to też jest ważne, więc często też sytuacja dwujęzycznych i wielojęzycznych rodzin się zmienia, to znaczy nagle zmienia się kraj zamieszkania, na przykład jakaś przeprowadzka, albo właśnie jednego języka, którego na początku było więcej, nagle robi się mniej, bo tak jak powiedziałaś, jeden z rodziców na przykład dużo więcej pracuje w ciągu dnia niż drugi. Tutaj też właśnie warto dopasowywać się elastycznie do tej sytuacji, ale też patrzeć, jaki jest progres w tych wszystkich językach dziecka i jak na przykład zauważymy, że
w jednym języku dziecko sobie super radzi, bardzo, bardzo często używa tego języka, chętnie to robi i jest przyrost słownictwa i po prostu widać, że ten język się rozwija i kwitnie, a drugi język, na przykład język drugiego rodzica, dużo mniej, to wtedy warto też pomyśleć, czy na przykład w tym momencie trochę zacząć inaczej rozkładać siły. I to, co mówiłaś, że kiedy mamy mamę, która mówi po polsku i spędza więcej czasu z dzieckiem, na przykład widzi, że ten polski się rozwija ładnie, a ten język turecki taty dużo mniej, to być może jest tak, że mama ma jakieś podstawowe umiejętności w języku tureckim i mogłaby czasami poczytać książeczki po turecku, tak po prostu, żeby wspomóc ten język swojego partnera. Albo wtedy właśnie wspomóc jakimiś, nie wiem, audiobookami czy zajęciami dokładnie w języku tureckim. Tak. Okay. Albo poprosić, żeby ta turecka rodzina na przykład nagrała takiego swojego roboczego audiobooka, czyli żeby na przykład babcia z Turcji albo ciocia albo wujek nagrali, jak czytają książeczkę, no dosłownie kilka minut, audio albo wideo, i to później w ramach takiego kontaktu z mediami puścić dziecku, na przykład, żeby też właśnie podtrzymać ten kontakt z rodziną, w sensie, żeby dziecko pamiętało, że ta rodzina jest gdzieś tam, ale też przy okazji, żeby właśnie dać mu dodatkowe źródło języka, bo też im więcej źródeł języka, tym fajniej dla rozwoju językowego, bo każdy z nas mówi w trochę inny sposób, używamy trochę innego słownictwa, mówimy z trochę innym akcentem, więc to też jest korzystne dla dziecka. To jest jeden ze sposobów, który polecam na konsultacjach i wiem, że on się fajnie sprawdza. A co robić w sytuacji, gdy dziecko rozwija się w trzech językach i dajmy na to, jestem mamą takiego dziecka i jestem z tym dzieckiem sama i ono do mnie mówi w języku, którego nie znam i nie rozumiem komunikatu, który do mnie mówi. I czy ja wtedy mogę dziecku powiedzieć, że ja tego nie rozumiem, co mówi? Czy dziecko, wiesz o co chodzi, czy dziecko rozumie, jak ja mu powiem, że nie rozumiem tego języka, czy jakby to jest poza świadomością? I kiedy ja mogę dziecku powiedzieć, że nie rozumiem tego języka, w którym mówisz, powiedz do mnie w innym języku? Jak to w ogóle zrobić? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo faktycznie ta świadomość taka, nazwijmy ją świadomość metajęzykowa, czyli świadomość o języku, ona się też rozwija u dzieci jakoś tam stopniowo. Dziecko może być świadome, że są różne języki, że różne osoby znają różne języki, zanim jeszcze będzie w stanie to tak naprawdę zwerbalizować i mieć i prowadzić o tym z kimś rozmowę, bo to może być coś takiego właśnie, troszeczkę się dzieje jakby poza świadomością może, albo poza umiejętnością zwerbalizowania tego. Więc tak naprawdę można od początku próbować pokazywać, że jeśli dziecko coś mówi, to na przykład mówisz, że nie rozumiesz, czy może powiedzieć w języku mamy, albo spróbować dopytać, o co chodzi. Na przykład dziecko pokazuje palcem coś i mówi coś po turecku, więc ty możesz próbować zgadnąć, o co chodzi i się zapytać, czy tak, czy chodzi o kaczkę, czy coś innego. No warto tutaj faktycznie szczerze powiedzieć dziecku, że się nie rozumie, a na przykład nie udawać, że się rozumie, albo z drugiej strony też nie udawać, że się nie rozumie, jeśli tak naprawdę się rozumie. I tutaj się trochę zaplątałam, ale myślę, że wiadomo, o co chodzi, bo czasami wiadomo, też... Tak, powiem znowu, że czytam na forach, ale generalnie jest taki trend, był taki trend i jest do tej pory chyba, że rodzice właśnie czasami próbują udawać, że czegoś nie rozumieją celowo, żeby dziecko się przełączyło na ich język. I jeśli mogę, to też nawiążę do tego, bo to jest trochę podobne do tego pytania, które zadałaś, że w żadną z tych stron bym próbowała nie udawać. Czyli jeśli nie rozumiem naprawdę, to mówię, że nie rozumiem, próbuję jakoś dojść w rozmowie do tego, o co chodzi, albo w zabawie. Ale jeśli rozumiem, co dziecko powiedziało w tym drugim języku, to też zawsze radzę, żeby próbować jednak nie udawać, że się nie rozumiem, jako jedna ze strategii na to, żeby dziecko mówiło w naszym języku, bo to w pewnym momencie i tak wyjdzie, albo dziecko już to wie, albo się dowie, no i potem jest trochę niezręcznie, jak ktoś przez ileś lat próbował udawać, że nie rozumie języka, a nagle dziecko idzie z rodzicem do sklepu i widzi, że rodzic w tym języku z kimś innym prowadzi rozmowę. Więc po prostu szczerze bym próbowała to jakoś komunikować na tyle, na ile się da w danym wieku. Jeśli dziecko tego jeszcze nie zrozumie, to można próbować zawsze po prostu poczekać na ten moment, kiedy to już będzie jasne dla dziecka, no i tak naprawdę nic więcej tutaj się nie da zrobić. Wszystko to, o czym tutaj mówimy, wymaga dużej pracy od rodziców i takiej komunikacji między sobą też i takiego braku rywalizacji, że o, mój język będzie dziecko znało lepiej, nie? Tylko tutaj jest komunikacja na poziomie rodziców i też duża praca
takie wyczulenie na to, na ten język, nie? Takie właśnie rozkładanie gdzieś tych proporcji porówno między tymi językami. I mówimy tutaj właśnie o tym rozwoju takim naturalnym, czyli nie? Po prostu rozmawiamy przy śniadaniu, podczas codziennych zadań i rozmawiamy z dzieckiem w tych różnych językach i dziecko przyswaja te języki. A kiedy wprowadzić jakieś takie metody zewnętrzne, czyli nie wiem, może jakiś właśnie kurs językowy, kiedy dziecko już jest starsze i chodzi do szkoły i gdzieś ten jeden język jest, czujemy, że coraz gorzej mówi w tym języku, no bo tutaj mamy rówieśników, mamy szkołę, mamy język dominujący. Czy wprowadzać takie rzeczy, czy jednak stawiać na tą naturalną komunikację w domu rodzinnym? Super pytanie. Myślę, że komunikacja naturalna jest zawsze bardzo ważna i zabawa i właśnie, żeby dziecko dobrze kojarzyło dany język, czyli relacja w tym języku. To jest bardzo ważne w tym najmłodszym wieku, a później to powiedziałabym, że zależy od rodziny i od dziecka, czy widzą przestrzeń i czas i chęć na to, żeby na przykład pójść do dodatkowej szkoły, takiej szkoły sobotniej, to się często nazywa szkoła sobotnia, czyli szkoła na przykład polska w Niemczech, gdzie dzieci spotykają się w sobotę i mają kilka godzin zajęć. To jest zawsze jakaś taka możliwość, albo jakieś zajęcia dodatkowe, jeśli są w tym języku. To nie muszą być zajęcia konkretnie językowe, że takie właśnie pójście do szkoły językowej, żeby uczyć się jakiegoś języka, ale może akurat tak jest, że na przykład jest jakaś zumba czy inne karate w danym języku. Czasami tak jest, jeśli język mniejszości jest na tyle silny, że zbudowała się wokół niego jakaś społeczność, ta społeczność organizuje różne wydarzenia i zajęcia, na przykład Polonia w Niemczech czy w Stanach. I warto szukać takich okazji, bo to jest po prostu kolejny kontekst, z którym dziecko by nie miało w domu do czynienia. Szansa na usłyszenie nowych słów i porozmawiania na nowe tematy, więc to jest super dla dziecka i też jeszcze z innymi osobami niż te, z którymi się na ogół komunikuje na co dzień. Druga rzecz to, że można też taki dodatkowy kontekst załatwić bez wychodzenia z domu. Jeśli nie mamy w ogóle wokół siebie społeczności, na przykład mieszkamy gdzieś w odległej wiosce w Indonezji na małej wyspie i tam naprawdę nie ma Polaków w promieniu najbliższych 100 kilometrów, to można próbować też przez media, to znaczy na przykład gramy w jakieś gry przez internet z rodziną albo gramy w jakąś grę albo po prostu bawimy się albo rozmawiamy przez Skype'a czy przez WhatsApp'a albo nagrywamy sobie wiadomości głosowe albo zagadki. Można to w jakiś sposób też próbować w zależności od wieku dziecka zrobić na tyle ciekawie, żeby dziecko chciało w tym uczestniczyć albo właśnie jakiś na przykład kurs internetowy, na przykład kurs rysunku dla siedmiolatki, która bardzo lubi rysować w języku mniejszości, czyli na przykład dla siedmiolatki mieszkającej w Stanach kurs rysunku po polsku albo jakieś inne takie zajęcia właśnie, które można zrobić wirtualnie. Czyli to nie muszą być takie właśnie zajęcia, że siedzę z zeszytem i notuję nowe słówka i układam zdania, tylko właśnie język znowu w akcji w jakimś innym kontekście. A myślisz, że jest taki moment w wychowaniu wielojęzycznym, że warto odpuścić? Że gdy widzimy, że dziecko nie chce mówić w tym języku, w ogóle nie komunikuje się, na przykład zapiszemy na takie zajęcia, ono nie lubi tych zajęć, albo właśnie w sobotę chodzi na dodatkowe zajęcia i dziecku gdzieś to ciąży, że wszyscy mają wolne, ono w sobotę jeszcze musi iść i coś tam robić w innym języku i przez to też tego języka nie lubi, czy przestaje lubić. Czy są takie momenty, że warto odpuścić? Bo to też pytają mnie ludzie często na Instagramie, jak właśnie mówię, że nagrywam odcinek o dwujęzyczności, to jest takie duże pytanie, że niektórzy po prostu odpuszczają, bo widzą, że dziecko nie chce, nie? Tak, myślę, że to jest bardzo ważne i tak samo jak mówiłam o tym, żeby właśnie próbować otaczać dziecko językiem w jak najbardziej pozytywnej, fajnej atmosferze, robić fajne rzeczy, mieć super skojarzenia z tym językiem, no to właśnie przeciwieństwem tego byłoby to, co mówisz, że dziecko ma negatywne skojarzenia z językiem, nie chce czegoś robić, albo na przykład na siłę musi, próbuje coś robić, albo my próbujemy na siłę, no to tak naprawdę jest nieproduktywne, czyli może dziecko bardziej zniechęcić do tego języka, więc tutaj w takich sytuacjach, kiedy dziecko naprawdę nie cierpi tych zajęć, nie chce na nie chodzić i jeszcze może się przykładowo zniechęcić do tego języka przy okazji, to faktycznie odpuszczenie nie jest niczym złym, nie trzeba iść w zaparte,
ale tak samo coś, o czym się bardzo mało mówi i to jest taki może temat tabu, niektórzy rodzice odpuszczają też swój język mniejszości, bo to też nie jest tak, że każdy z nas będzie ochoczo i entuzjastycznie przez całe życie dziecka mówił do niego w języku mniejszości. To nie jest oczywistość. I na przykład dla osób, które wiele lat już mieszkają za granicą i komunikują się ze swoim partnerem czy partnerką w innym języku niż ich ojczysty, to ten język ojczysty czasami może trochę schodzić na drugi plan. Wciąż możemy być w nim bardziej biegli, ale może już nie chcemy go tak często używać, bo odzwyczailiśmy się trochę albo na przykład ten język nie wiąże się u nas z jakimiś takimi uczuciami. Na przykład dla nas językiem uczuć jest nasz język, z którym rozmawiamy z naszym partnerem, czyli nasz drugi język. No i czasami jest tak właśnie, to też znam z konsultacji i z rozmów z rodzicami, że ten język mniejszości już nie przychodzi im naturalnie w kontakcie z dzieckiem, bo odzwyczaili się, to nie jest dla nich język miłości i język rodziny. Więc mają wtedy takie poczucie winy, że są najgorszymi rodzicami, bo nawet tego języka rodzinnego nie przekażą. No i powiedziałabym tu znowu, że wracamy do tego, że język powinien być dla nas źródłem, sposobem na budowanie relacji i powinien być czymś spontanicznym i naturalnym, a jeśli jest źródłem stresu i wyrzutów sumienia i przychodzi nienaturalnie i trzeba się zmuszać, no to też warto się zastanowić, czy może faktycznie lepiej byłoby się przełączyć na ten język, w którym czujemy się pewniej. I oczywiście, że wiąże się to wtedy z tym, że tracimy okazję na język, na nasz język mniejszościowy, na przekazanie go dziecku. Może tracimy ją chwilowo, może kiedyś do tego wrócimy, może otoczymy dziecko tym językiem w jakiś inny sposób, no ale są takie momenty, że właśnie rodzic z różnych powodów stwierdza, że to jednak nie jest ten język, w którym chciałby z dzieckiem rozmawiać. I myślę, że to też trzeba indywidualnie rozpatrywać i nie osądzać się nawzajem i nie oceniać, bo to tak naprawdę bardzo dużo różnych czynników wpływa na to, jaki język wybierzemy do komunikacji z dzieckiem. Jakbyś miała... Ja wiem, że to będzie trudne pytanie i pewnie nie ma jednej prostej odpowiedzi, ale jakbyś miała, nie wiem, podsumować, co daje dziecku w rozwoju dwu- lub wielojęzyczność? To wiemy, że daje mnóstwo rzeczy takich, poza taką oczywistą rzeczą, że dziecko po prostu zna drugi język i to jest taka korzyść sama w sobie, tak, która może się przydać i w szkole, i w pracy później, i w komunikacji z większą liczbą ludzi, w większej ilości krajów, w podróżach, to oprócz tego dziecko może też poszerzać swoje horyzonty, to znaczy im więcej języków znamy, tym większy dostęp do informacji w różnych językach, możemy czytać więcej książek, oglądać więcej filmów, możemy przeczytać więcej ciekawych wiadomości, ale też otwiera nas to na nowe perspektywy, bo język wiąże się też często z kulturą, to znaczy poznajemy nie tylko język, ale też ten język nas wprowadza jakby w kulturę, która się z tym językiem wiąże. Widzimy na przykład, że różne rzeczy są w różny sposób robione w różnych krajach czy kulturach. W różny sposób się niektóre rzeczy opisuje, że na przykład, nie wiem, mamy szereg jakichś tam określeń w jednym języku na jakąś rzecz, a w drugim języku mamy tylko jedno określenie. Gdybyśmy albo w ogóle. Gdybyśmy się posługiwali tylko tym językiem, to byśmy nie znali całego tego spektrum pięknych słów, które mogą nam, nie wiem, określać w szczegółach jakiś jeden odcień, różne odcienie jakiegoś jednego koloru, albo różne odcienie jakiegoś jednego uczucia. Albo no też nie przychodzi mi teraz do głowy konkretny przykład, ale wiem, że w języku japońskim czy niemieckim są jakieś takie twory, słówka, które nie istnieją w innych językach, które po prostu idealnie w punkt oddają jakieś uczucie. To są takie słówka, które gdzieś tam na przestrzeni lat zostały stworzone, bo było zapotrzebowanie na nie. Na przykład Schadenfreude, tak? To chyba, tak. Nie wiem, czy istnieje określenie tego w jednym słowie po polsku. Nie, właśnie chyba nie. Właśnie to jest takie słowo, które nie istnieje po polsku. Tak, więc to jest tak, jak poszerzamy sobie horyzonty, mamy dostęp do właśnie większej ilości raz, że słów, a dwa, że konceptów. No i też z tym, że dziecko od wczesnego wieku jakby przyzwyczaja się, że różni ludzie mówią w różnych językach, czyli nie każdy rozumie wszystko, co do niego powiem w danym języku, bo na przykład z tą osobą mówię w jednym, a z drugą w drugim, to dziecko dzięki temu też w naturalny sposób jakby uczy się, że nie wszyscy mają dostęp do tej samej wiedzy. To znaczy to się tak jakby przekłada na taką metawiedzę o tym, że powiedzmy trochę rozwija empatię, takie myślenie, że nie każdy wie wszystko, nie każdy ma dostęp do tej samej informacji, różni ludzie wiedzą, myślą, mówią różne rzeczy i
i jakby to trochę bardziej otwiera dzieci na to, że no, że po prostu, tutaj chciałabym użyć takiego terminu teoria umysłu. Teoria umysłu to jest właśnie ta taka świadomość, że ktoś drugi może mieć inną wiedzę niż ja mam. To znaczy, że ktoś może wiedzieć inne rzeczy albo nie wiedzieć tego, co ja wiem z mojego doświadczenia. I to jest taka umiejętność, która rozwija się u wszystkich dzieci tak porządnie około 4 roku życia. No i niektóre badania nam nasuwają taką myśl, że dzieci dwujęzyczne mogą czasami rozwijać tą umiejętność wcześniej, właśnie przez to, że po prostu mają dostęp do tych dwóch języków i uczą się, że nie każdy jakby wie to samo. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam, ale... Znaczy ja zrozumiałam, o co ci chodzi, tak. Więc myślę, że ten, kto nas słucha, też. O dwujęzyczności, o wielojęzyczności myślę, że mogłybyśmy rozmawiać jeszcze kolejne 2 godziny, ale nie mamy na to czasu ani przestrzeni, więc ja każdego, kto przesłucha ten podcast, odsyłam do ciebie, a powiedz, gdzie można cię znaleźć i jak można cię znaleźć. Można mnie znaleźć na stronie www.joannakolak.com i to jest strona w języku polskim i angielskim. Można przez tą stronę poczytać różne artykuły, które napisałam w ostatnich latach, takie właśnie praktyczne pod kątem rodzin. Można też umówić się na konsultacje albo znaleźć w moim sklepie mojego e-booka, czy różne webinary, kursy. Można też mnie znaleźć na Instagramie, gdzie występuję po prostu jako Joanna podkreśnik Kolak i gdzie staram się popularyzować wiedzę o dwujęzyczności, czyli z jednej strony opierać się na badaniach, mówić, tłumaczyć ludzkim językiem, co te badania dla nas znaczą w praktyce, a z drugiej strony też właśnie dzielić się takimi doświadczeniami z pracy z rodzinami, czyli jak to wygląda u innych osób i dlaczego i jak sobie można radzić z różnymi wyzwaniami, czyli taką bardziej praktyczną wiedzę. Tak, bo tutaj w podcaście poruszyłyśmy zaledwie ten temat, a wszystkie szczegóły myślę, że są do znalezienia u ciebie, w twoich mediach społecznościowych i na twojej stronie, a jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze więcej wiedzy, to masz właśnie e-booka albo konsultacje indywidualne. Ja ci dziękuję serdecznie za poświęcony czas, za to, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną na ten bardzo ważny temat, tutaj dotyczący nas na emigracji szczególnie. No i może do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo fajne pytania i ciekawe. A, dziękuję.